Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca bezpośrednio z autostrady A2 ze stacji benzynowej. Dzisiaj ze mną jest Skoda Fabia w limitowanej wersji. Nie żadna AMG, nie żaden M-Power, ale LPG. Samochód wyposażony w instalację gazową, fabryczną, prosto bezpośrednio z salonu za około 2000 zł, a wlew oczywiście jest zrobiony obok korka. Ten samochód ma silnik jednolitrowy, 75-konny. Nie ukrywajmy, nie jest to demon prędkości. Do pierwszej setki przyspiesza w trakcie mniej więcej 15 sekund. Ale jego tutaj największą domeną i cechą jest to, że spala średnio gazu około 5 litrów. Ja jeżdżę miesięcznie około 8000 km i tak jak sobie przed nagraniem to przeliczyłem, to koszt samej instalacji gazowej mniej więcej zwróciłby mi się po 1,5 miesiąca, a w skali roku, jeżeli miałbym przeliczyć koszty wydane na paliwo, musiałbym na benzynę wydać około 30 tysięcy złotych, a na gaz wraz z doliczonym paliwem do rozruchu około 13-14 tysięcy złotych, więc jest to naprawdę bardzo duża przepaść i nie chcę dzisiaj wychwalać w tym materiale, że instalacja gazowa jest najlepsza, po prostu patrzę na to w jakiś tam sposób ekonomiczny. Gaz jest tylko do kuchenek, korek wstydu. Bardzo często te hasła są powtarzane przez przeciwników zakładania instalacji gazowych w samochodach, ale jakby nie patrzeć na statystyki, w Polsce mamy ponad 3 miliony samochodów wyposażonych w instalację LPG, co stanowi około 14% wszystkich aut. Prym tutaj wiedzie województwo łódzkie, gdzie blisko co piąty samochód ma taką instalację. W Europie też jesteśmy liderem tych instalacji. Czy zakładać instalację gazową? Duża część naszego społeczeństwa zapewne też to pytanie sobie zadaje i ja też, bo do tej pory żaden z moich samochodów, jak już wcześniej mówiłem, nie miało instalacji LPG. Jest pomysł na jedno auto. Ale też musimy mieć tą świadomość, że nie każdy silnik jest chętny do współpracowania z instalacją. Znaczy do każdego da się założyć, aczkolwiek nie zawsze musi być to z perspektywy czasu dobre dla tego silnika. Jeżeli chodzi o trzy dobre silniki, które są warte, żeby do nich założyć instalację gazową i są najmniejsze problemy, to jest na pewno 1.6 MPI z grupy Volkswagena. To jest silnik wręcz stworzony do instalacji gazowej. Na pewno tutaj silniki Toyoty 1.6, 1.8 czy 2.0 bez problemu powinny sobie radzić z taką instalacją. Na pewno też jako ciekawostka silniki uturbione 1.4 120 czy 140-konny montowany w Oplach czy w grupie Fiata bez najmniejszego problemu radzi sobie z instalacją gazową, bo one też były fabrycznie wypuszczane z taką instalacją. Gorzej z silnikami takimi jak chociażby silnik 1.3 od Suzuki, który za wszelki możliwy sposób pokazuje, że instalacja nie jest dobrym rozwiązaniem i po przebiegu 50 tysięcy km mogą pojawiać się problemy chociażby z głowicą. Problemem też może być silnik o dziwo 1.8 Oploski, 140-konny, nieuturbiony, a jednak po 2009 roku, gdy został zmodyfikowany, no nie jest już zbyt idealnym silnikiem, księgowi tutaj dość mocno zagrali. No i też spora część specjalistów od instalacji gazowych mówi, że silnik Hondy 2.0 155 koni jest zły do instalacji gazowej. Tutaj mam mieszane uczucia, bo mój znajomy na takim silniku z Hondą Accord przejechał 400 tysięcy na instalacji gazowej i większych problemów nie było. Zatem sprawdźcie zawsze sami, jak będzie taką instalację zakładać u dobrego gazownika. Warto tutaj nie oszczędzać na komponentach, żeby założyć dobry sterownik, żeby był dobry reduktor, wielozawór, żeby później nie pojawiały się jakieś problemy podczas jazdy. No, demonem prędkości to nie jest, ale nie w tym rzecz. Do 2013 roku na stacjach paliw mogliśmy tylko i wyłącznie tankować za pośrednictwem pracowników stacji, którzy mieli odpowiednie do tego przeszkolenie. Od 2013 roku na tyle się to zmieniło, że możemy tankować już sami, ale oczywiście musiały zostać do tego dostosowane dystrybutory, tak żeby one były w 100% bezpieczne do naszych potrzeb osób, które nie mają jakby specjalnych do tego uprawnień. Co za tym idzie, zapewne poprawia się też płynność na stacjach, jeżeli chodzi o tankowanie. Przy tej Skodzie Fabii musimy mieć taką specjalną przejściówkę ze względu na to, że korek gazu jest schowany we wlewie obok paliwa. Tutaj jest taki zapis. Samodzielne tankowanie z przejściówką jest niedozwolone. Wezwij obsługę stacji dzwonkiem. Chodzi przede wszystkim też o względy bezpieczeństwa. Jeśli nie mamy przejściówki, jak najbardziej możemy tankować w danym momencie sami. Jak wygląda procedura tankowania?
pierwszej kolejności wyłączamy silnik, jeszcze powinniśmy zaciągnąć hamulec ręczny i założyć rękawice ochronne. Jeżeli obsługuje nas pracownik, powinien postawić specjalny pachołek przed autem. Jeżeli tankujemy sami, nie musimy tego pachołka stawiać. Podłączamy pistolet, nie wiem, trzeci czy czwarty raz w życiu trzymam tego typu pistolet, to już są tak zwane bezpieczne pistolety i dokładamy go do wlewu. Jeżeli będzie źle dołożony, zawór nie pozwoli, ażeby gaz w tym momencie był w jakikolwiek sposób tankowany. No i wciskamy przycisk do tankowania. Właśnie ten przycisk. Dużo osób trzyma ten dzwonek, a tam im dzwoni. A tutaj mamy przycisk do tankowania gazu. Jeżeli chcemy już zaprzestać, odpuszczamy bądź czekamy do odbicia, ale czekamy do pierwszego odbicia, jak wielozawór da nam o tym znać, jeżeli już mamy zatankowany całkowicie. Zbiornik gazu tankuje się maksymalnie do 80% swojej objętości. Jak raz byłem na Ukrainie, to pan na stacji jeszcze dobijał drugi i trzeci raz. Nie róbmy tego, to jest tak zwany bufor bezpieczeństwa, więc jeżeli już zakończymy tankowanie, odkładamy pistolet, przesuwamy całe przewody od gazu, żebyśmy gdzieś ich kołem nie najechali, i idziemy tam zapłacić na stacji za LPG. Ja już Fabię zamykam i powoli przechodzę do podsumowania. Ruch tutaj przy tej autostradzie niesamowity. No właśnie, krótki poradnik dotyczący tankowania gazu, kilku porad związanych z LPG, ale to Wy przede wszystkim sami musicie sobie odpowiedzieć na to, czy chcecie mieć auto wyposażone w tego typu instalacje i jakie to dla Was będzie miało korzyści, przede wszystkim finansowe. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli chodzi o jakość gazu, to przede wszystkim ona ma tutaj najważniejsze znaczenie i to czuć szczególnie po tym, jak gaz zatankujemy, więc tankujmy na markowych stacjach, żeby ta jakość tego gazu była jak najlepsza. Ale też mam do Was jedno pytanie, a zarazem prośbę. Podzielcie się w komentarzach, jak macie auto wyposażone w instalację LPG. Jakie to są auta, jakie to są silniki, jakie są u Was eksploatacyjne tematy z tym związane i dajcie znać poniżej w komentarzach. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!